Chyba już każdy, włącznie z psem twojego sąsiada, zrobił już jakiś dowcip na temat tego, że hej, Simba jako lew nie mógł wyrosnąć takiego wielkiego i silnego, jedząc tylko i wyłącznie robaki. Nawet kurczę Matpat zrobił już teorię o tym, czy Simba mógł przeżyć tyle lat na robakach i jakie dokładnie robaki jakiego gatunku musiałby wcinać. Więc hej, moja kolej. Zacznijmy od tego, czy Simba miał okazję w ogóle nauczyć się gdzieś polować, no bo Timon i Pumba na pewno go nie nauczyli, oni nalegali, żeby jadł tylko robaki. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to co wy. Tak więc, czy Simba miał okazję kogoś spotkać, kto by go nauczył polować? No teoretycznie tak. Pamiętacie, jak 50 milionów lat temu zrobiłam wideo o tym, że Mufasa i Skaza mogą nie być prawdziwymi królami Lwiej Ziemi? Wspomniałem tam o lwie splątanogrzywym, który niegdyś był przywódcą jakiegoś stada, nie wiemy konkretnie którego, ale został wypędzony przez dwa młode lwy. Simba spotyka go właśnie, gdy jest małym lwiątkiem żyjącym w dżungli z Timonem i Pimbą. Pumbą. Z Timonem i Pumbą. Początkowo splątanogrzywy zaczyna jako... No nie powiedziałbym tak wróg Simby, ale jest niemiły w stosunku do innych zwierząt i okazuje się później, że dlatego, że zęby go bolą, bo już jest super stary. I na dodatek ma on kłopoty z polowaniem, wie jak polować, ale jest już strasznie stary plus ma uszkodzoną nogę i dlatego ma kłopoty z polowaniem. Ostatnio zauważam, że w fandomie Króla Lwa pojawia się coraz więcej głosów mówiących, że ej, może splątanogrzywy nauczył Simbę polować i w zamian za to Simba przynosił mu trochę pożywienia i tak właśnie splątanogrzywy przeżył, a Simba nauczył się polować i również przeżył. Tylko później udawał, że jadł wyłącznie robaki, żeby nie ranić uczuć Timona i Pumby. No i dlatego też w ogóle umiał walczyć. No bo popatrzmy jak walczy z Nalą, gdy jest dorosły. Na pewno od Timona i Pumby się tego nie nauczył. Więc może od splątanogrzywego? Ta teoria zdaje się mieć sens, jednak istnieje jedna oficjalna informacja, która temu zaprzecza. Pamiętacie serial Timon i Pumba? Wbrew jemu tytułowi były również odcinki, w których głównymi bohaterami były inne postaci. Na przykład w jednym głównym bohaterem jest Zazu, który przychodzi do Rafikiego z prośbą, aby opowiedział mu o Timonie. Bo o Pumbie to on mniej więcej wie, dlaczego został Pumba oryginalnie ze swojej rodziny wygnany. Ale co się stało z Timonem? Zazu nalega, że musi to wiedzieć, ponieważ Timon i Pumba mieli ogromny wpływ na Simbę. I ów wpływ sprawia, że, jakby to powiedzieć, Simba ma trochę problemy z popularnością pośród poddanych, zwłaszcza dlatego, że nadal je tylko i wyłącznie robaki i nie chce jeść niczego innego. He still needs BUGSs. Tak więc ten serial oficjalnie nam potwierdził, że tak, Simba jest kurczę, nie chcę powiedzieć wegetarianinem ani weganem, Jaroszem? Nie je mięsa, tylko robaki. Ohydne, ale sycące. Jest jak zwierzęta z Utopii, które jedzą oficjalnie, kanonicznie burgery z robaków. Tak więc jak widzicie, to nie byłby taki pierwszy przypadek u Disneya, gdzie mięsożerca przeżył na robakach. Cała Zootopia się na tym opiera. Nie żartuję, to jest kanoniczne wyjaśnienie. Nawet możecie na filmie zobaczyć wyrzucone opakowania po robakoburgerach. Simba robakożerca oficjalnie potwierdzony. Okej, czyli sprawa wyjaśniona. Simba nie je mięsa. Na 100%, kanonicznie, oficjalnie. No właśnie. Ten odcinek, w którym Zazu to mówi, tak jak powiedziałem, chce się dowiedzieć więcej o Timonie i Pumbie. I Rafiki opowiada mu historię o tym, jak Timon został wygnany ze swojej kolonii surykatek i spotkał Pumbę. You've been found guilty of abandoning your guard post. And your sentence is banishment. I jest to kompletnie inna historia niż w filmie Król Lew 3, znanym również jako Król Lew 1 i 1 druga. My place is out there, Ma. Oh, I may not know exactly where or how far, but I gotta go! Tak więc prawie na pewno ten odcinek nie jest już kanoniczny? Więc możecie wierzyć w co chcecie. W co wolicie? W to, że splątanogrzywy nauczył Simba jak polować i walczyć? Czy w to, że Simba jest najbliższym odpowiednikiem wegetarianina, jaki może być pośród lwów? O swych przemyśleniach piszcie w komentarzach. A ja tymczasem podziękuję moim patronom. I tym razem naprawdę serio muszę wam podziękować,
moi drodzy patroni. Bardzo ciężko mi o tym mówić, muszę przyznać, ale oto dzięki wam nie musiałam czekać półtorej roku w kolejce na fizjoterapię i mogłam chodzić prywatnie 2 razy w miesiącu. No i teraz dzięki wam pomagacie mi wykupić leki. I naprawdę mocno pomagacie, bo to, co mi dajecie na Patronie, to jest 1/3 tego, co miesięcznie wydaję na leki. Więc a w tym czasie, kiedy byłam chora, to dzięki wam obecnie odzyskuję moje dawne zdrowie. Nigdy nie będę taka sama, jak byłam kiedyś. Trudno mi się z tym pogodzić. Ale hej, żyję i pomagacie mi mieć w miarę dobrą jakość tego życia, więc naprawdę jestem wam super wdzięczna. Jestem wam super wdzięczna, tak jak powiedziałam, moi drodzy, Dani Dir, Piotr Wołoch, Piotr Orlik, Juliusz Deslaucz, Marii Czmiel Żwirek, Justyna Kołakowska, Marcel Wolarek, Eve White, Bogdan Maziarski. Obecnie mój plan na przyszłość jest taki, że po tym filmie, który teraz oglądacie, po tym jak go wrzucę na Patronite, zrobię sobie tydzień odpoczynku, bo przez to, że chorowałam, nie miałam wakacji, teraz właśnie tato namówił mnie, że powinniśmy mieć razem wspólne, rodzinne wakacje, więc jedziemy na wieś. Spokojnie, mam posegregowane leki, biorę je ze sobą. A po tym jak wrócę, to zrobię jeszcze poza tym 12 filmów i jak wszystkie 13 filmów będzie gotowe, to zacznę publikować raz w tygodniu na kanale. Na zmianę z tymi filmami o Skyrimie, co wrzuciłam na Patronite zanim, kiedy już byłam chora, ale jeszcze nie umierająca. I ogólnie chciałam was przeprosić za jakość narracji. Widzę, że jak teraz montowałam, to widzę, że robiłam błędy, powtarzałam się. Weźcie pod uwagę, że po prostu wtedy byłam bardzo mocno chora, chociaż jeszcze nie wiedziałam, że jestem mocno chora. Ogólnie wszystkie te 12 filmów nagrałam narrację wcześniej, bo mój plan był taki, że nagram narrację, a później wszystkie naraz zamontuję. Narrację nagrałam, ale później... Później tak trochę mało co nie umarłam, więc... Przepraszam, że tak mówię o tym tak niepoważnie, kiedy to bardzo poważny temat, ale po prostu łatwiej mi sobie tak poradzić z tą sytuacją. No dobra, to ja już lecę. Dziękuję wam jeszcze raz, patroni. Wracam za tydzień z większą ilością filmów. Jeśli oglądacie to na kanale, to nie będzie przerwy tygodniowej. Będziecie mieli filmy co tydzień. No to pa pa.